Dotąd w niemal wszystkich odcinkach zakładaliśmy pewien ekonomiczny ideał. Chodzi mianowicie o konkurencję doskonałą. Konkurencja doskonała to swobodna rywalizacja firm na rynku. Ale zdefiniujemy ją nieco dokładniej. Jakie konkretne warunki muszą być spełnione, aby pojawiła się konkurencja doskonała? Warto wiedzieć, że istnieje bardzo niewiele w pełni konkurencyjnych rynków najlepszych dla konsumentów. Ale istnieje sporo niemal w pełni konkurencyjnych. Jeśli starczy czasu, mówię to w tym odcinku. Aby można było mówić o konkurencji, na rynku musi działać wiele firm. Mamy więc warunek pierwszy wiele podmiotów. Muszą one konkurować o tego samego klienta, czyli oferować to samo dobro, a więc identyczne produkty. Identyczne produkty. Pamiętajmy, że mówimy o ideale. Produkty i usługi rzadko bywają absolutnie identyczne. Rozważamy tu ekonomiczny ideał. Kolejny warunek to brak barier wejścia na rynek. Brak barier? Brak barier wejścia. Jeśli rynek stanie się atrakcyjny dla nowych podmiotów, to wejdą one na rynek, na ten rynek, nie natrafiając na żadne przeszkody. Jeśli firmy już obecne osiągają zysk ekonomiczny, to znaczy, że to dobry biznes, więc nowe firmy też będą chciały wejść, mając w perspektywie zysk większy niż koszt alternatywny. Dlatego chcą wejść na rynek. Jeśli rynek ma być w pełni konkurencyjny, te firmy nie mogą natrafić na żadne przeszkody. Kolejny warunek. Firmy już obecne na rynku nie mogą mieć przewagi. Brak przewagi. Firm działających na rynku. Działających na rynku. Gdy ktoś już rzuci się w wir rywalizacji, zakładając, że nie jest nieudacznikiem, musi mieć możliwość konkurowania na równych zasadach z firmami obecnymi na rynku. Ostatni warunek, bardzo ważny: Informacja o cenach musi być szeroko dostępna. I kupujący i sprzedający muszą znać wszystkie ceny. Kupujący muszą je znać, żeby móc wybrać lepszą ofertę, a sprzedający, żeby dobrze skalkulować swoje ceny. Zatem pełna informacja o cenach. Na świecie istnieje wiele rynków niemal doskonale konkurencyjnych. Doskonale konkurencyjnych jest bardzo niewiele, ale jeden przykład sam się narzuca. Rynek przewozów lotniczych w Stanach Zjednoczonych można dyskutować na ile dokładnie spełnia te warunki. Na pewno działa na nim wiele linii lotniczych. Produkty nie są identyczne. Jestem pewien, że wszystkie linie stwierdziłyby, że mają inną ofertę, bo na przykład dają inny posiłek albo mniej żądają za nadbagaż. Ale większość konsumentów powie po prostu: chcę tani bilet z San Francisco do Nowego Jorku, więc dla nich są to produkty identyczne. Zatem rynek przewozów lotniczych dość dobrze spełnia pierwszy warunek. Brak barier wejścia? Cóż, są pewne ograniczenia. Trzeba mieć kilka miliardów dolarów, własnych lub pożyczonych, aby móc zakupić kapitał niezbędny do przewożenia ludzi. Co prawda samoloty można czarterować, ale to też kosztuje niemało. Trzeba wykupić dostęp do terminali i innych usług lotniskowych. Istnieją więc bariery wejścia, ale w Stanach Zjednoczonych… Jeśli… Firma jest przewoźnikiem amerykańskim, są więc pewne bariery dla firm zagranicznych, ale jeśli firma jest krajowa i posiada kapitał, to ma otwartą drogę do zostania nowym Virgin America, JetBlue czy Southwest. Istnieją więc pewne bariery wejścia, ale są słabe, bo nie jest tak, że rząd nie wpuszcza na rynek nowych linii. Brak przewagi firm obecnych na rynku? Właściwie tak. Jeśli jutro założę linię lotniczą oferującą ceny i usługi na podobnym poziomie jak reszta, to myślę, że ludzie skorzystają. Ten warunek jest zatem spełniony. Pełna informacja o cenach. Dlatego pomyślałem o liniach lotniczych. Nie znam branży zapewniającej pełniejszą informację o cenach, zwłaszcza teraz w dobie internetu, niż przewozy lotnicze. Lot z San Francisco do Nowego Jorku. Wchodzisz na wyszukiwarkę jak Orbit czy Expedia. Wpisujesz dane lotu i wyskakują ci wszystkie oferty spełniające kryteria, posortowane według ceny i można po prostu wybrać... Wiadomo, że ludzie tak robią. Loty kosztują po 500 dolarów, a oni wybierają ten tańszy o kilka centów. Informacja o cenie jest niezwykle dostępna. Oczywiście wyszukiwarki to pośrednicy, ale linie lotnicze mają własne systemy śledzące ceny. Zatem konkurencja na rynku lotniczym nie jest doskonała, ale jest niemal doskonała. Najlepiej świadczy o tym fakt, że liniom lotniczym bardzo trudno osiągnąć duży zysk. I to zarówno zysk księgowy, jak i zysk ekonomiczny. Widać to na tych krzywych podaży i popytu. Na tej osi poziomej mamy ilość będącą jakąś miarą usług lotniczych wyrażoną w miliardach miejscomil tygodniowo. Brzmi to dziwnie, ale oznacza po prostu, że w danym tygodniu bierzemy liczbę wszystkich wykorzystanych miejsc i mnożymy ją przez liczba miejscomil tygodniowo to liczba miejsc razy średnia liczba mil przypadająca na miejsce w danym tygodniu. W Europie używa się wskaźnika RPK, czyli miejsco kilometrów. Wynik określa skalę działalności. To miara ilości przewozów tygodniowo, załóżmy, w Stanach. A na osi pionowej mamy uśrednioną cenę. Tu powinna być cena miejsco mili. Cena miejsco mili. Na wykresie mamy oczywiście krzywą podaży. To jest krzywa podaży. Na początku, oferując te pierwsze miejscomile, mile, linie lotnicze żądają stosunkowo niskiej opłaty. Może korzystają z najtańszych lotnisk, gdzie nie muszą dużo płacić za lądowania czy rezerwacje, ale w miarę jak mają coraz więcej rejsów do coraz mniejszych miast, coraz mniejszymi samolotami, kolejne miejsce mile stają się dla nich coraz droższe. Natomiast po stronie popytu jeśli bilety lotnicze są bardzo drogie, to bardzo niewiele osób lata, odbywa się niewiele lotów, a jeśli są bardzo tanie... to jest wiele osób chętnych do takich podróży. Załóżmy, że tak wygląda sytuacja na rynku. Mamy pewną cenę równowagi tutaj i mamy pewną równowagową liczbę miejsc co mil. Załóżmy, że cena, przy której linii lotnicze zaczynają osiągać zysk ekonomiczny, znajduje się tutaj. Ta cena znajduje się tutaj. To cena, przy której. To cena, przy której. przy której zysk ekonomiczny jest zerowy. Przy której firmy osiągają zysk normalny. Przy której zysk ekonomiczny. Jest. jest równy 0. Jeśli rynek jest tutaj. Jeśli taka jest cena, to firmy oferujące przewozy lotnicze wahają się, czy zamknąć działalność, czy prowadzić ją nadal. Zauważcie, wybrałem cenę znacznie niższą od bieżącej ceny równowagi. To nam mówi. To, że cena równowagi jest wyższa, mówi nam, że. Firmy obecne na rynku osiągają zysk ekonomiczny. Zdecydowanie dodatni zysk ekonomiczny. A gdy zysk ekonomiczny jest dodatni, zachęca to inne firmy do otwarcia, do otwarcia działalności w tej branży. Stanie się więc rzecz taka. To jest bieżąca podaż, ale gdy tylko inni przewoźnicy zorientują się, że mogą zaoferować, to nie muszą być nowe firmy. Aktualni przewoźnicy też mogą zaoferować więcej rejsów. Gdy to nastąpi, krzywa podaży przesunie się w tę stronę. Krzywa podaży przesunie się i ustali się nowa cena równowagi. Tutaj wciąż jest zysk ekonomiczny, bo nowa cena równowagi wciąż jest wyższa niż ta, przy której zysk ekonomiczny się zeruje. Zatem na rynek wejdą kolejne firmy i krzywa podaży znów się przesunie. Znów mamy nową cenę równowagi. Patrzcie, co się dzieje. Przesuwamy się w dół po krzywej popytu. W miarę jak zwiększa się podaż, wzrasta ilość -o mil i zarazem ich cena spada. Bieżąca cena równowagi wciąż jednak znajduje się ponad tą linią, więc wejdą kolejne firmy. Tak będzie, aż osiągniemy ten punkt. W tym punkcie cena równowagi jest równa cenie, przy której wszystkie firmy osiągają zerowy zysk ekonomiczny. Znika więc czynnik zachęcający nowe firmy do wchodzenia na rynek. Bo wtedy cena równowagi by spadła. Tak czy owak, teraz zysk ekonomiczny jest zerowy, więc wszystkie firmy wahają się, czy pozostawać na rynku. Na tym zakończę. Tak jest przy konkurencji doskonałej. Nie ma barier wejścia, więc wchodzi coraz więcej firm, rośnie ilość, a cena spada. Następnym razem powiem o braku doskonałej konkurencji. O tym, co się dzieje, gdy mamy. Gdy mamy, powiedzmy. Monopol.